Chorzej i Wspólnej i Marszałkowskiej jechały wozy, wozy żydowskie. Meble, stoły i stoki, walizy, sztobołki, kufry, skrzynki i buty, garnitury, portrety, pościel, garnki, dywany i draperie ze ściany, wiśnia, słoje, słoiki, szklanki, platter, czajniki, książki, cacka i wszystko jedzie z Chorzej na Śliską. Palcie, wódki, butelka i kawałek serdelka. Na wozach, rikszach i furach jedzie z kraja ponura. Ze Śliski na Niską znów jechało to wszystko. Meble, stoły i stołki, walizeczki, tobołki, pościel, garnki, przepanów, ale już bez dywanów. Po platerach nic na kup i już nie ma wiśniaków, garniturów, ni butów, ni słoików, portretów. Już zostały na Śliskiej drobnosteczki te wszystkie. Palcie, wódki, butelka i kawałek serdelka. Na wozach, rikszach, furach jedzie z kraja ponura. Opuścili znów Niską i do bloków szło wszystko. Nie ma mebli i stołków, garnków oraz tobołków. Zaginęły czajniki, książki, buty, słoiki. Poszły gdzieś do cholery garnitury, platery. Razem w riksze tak wal to jest, walizka i palto. Jest herbaty, butelka, jest ogryzek, karmelka. Na piechotę bez fury idzie orszak ponury. Potem z bloków na Ostrowską jedzie drogą żydowską. Bez tobołów, tobołków i bez mebli czy stołków. Bez dywanów, czajników, bez platerów, słoików. W ręce z jedną walizką ciepły żalik to wszystko. Jeszcze wody, butelka i chlebaczek na szelkach. Depcząc rzeczy stadami, nocą szli ulicami. A z Ostrowskiej do bloku szli później chmurny o zmroku. Walizeczka i chleba więcej teraz nie trzeba. Równo, równo piątkami marszem szli ulicami. Noce chłodne, dni krótsze, jutro może pojutrze. Na gwizd, krzyk albo rozkaz znowu droga żydowska. Ręce wolne i tylko woda z mocną pastylką. Od umszlagu wzdłuż miasta hen aż do Marszałkowskiej. W pustych domach narasta szycie żydowskie. W porzuconych mieszkaniach narzucone tobołki, garnitury i kołdry i talerze i stołki. Tlą się jeszcze ogniska, leżą łóżki bezczynne, tam rzucone w pośpiechu fotografie rodzinne. Książka jeszcze otwarta, list pół zdaniem niedobra, szklanka wciąż niedopita oraz karty z pół robra. Wiatr przez okno porusza, ręka w zimnej koszuli, leży kołdra wgnieciona, jakby ktoś się w nią wtulił. Leżą rzeczy bezpańskie, stoi martwe mieszkanie, aż pokoje zaludnią nowi ludzie. Arianie. Zamkną okna otwarte, zaczną życie beztroskie i zaścielą te łóżka i te kołdry żydowskie. I koszule upiorą, książki włożą do półki, szklankę kawy wyleją, robra skoczą do spółki. Tylko w jakimś wagonie pozostanie to tylko niedopita butelka z jakąś mocną pastylką. Pastylką. Z grozy co przyjdzie, po dniach kul oraz smieczy, wyjdą z kufrów i domów wszystkie żydowskie rzeczy. I wybiegną oknami, będą szły ulicami, aż się zejdą na szosach nad czarnymi szynami. Wszystkie stoły i stołki, walizeczki, tobołki, garnitury, słoiki i platery, czajniki. I odejdą i zginą, nikt nie zgadnie co znaczy, że tak grzecznie odeszły i nikt ich nie zobaczy. Lecz na stole sędziowskim, jeśli tertis victi, pozostanie pastylka jako corpus delicti.